Za chwilę zaprezentujemy Państwu film, który przesłał nam jeden z lokalnych patriotów w gminie Trzeszczany w województwie lubelskim w okręgu działania prokuratury okręgowej w Zamościu, bo ta prokuratura nie może od półtorej roku znaleźć śmieci, które widzimy tutaj na zdjęciu satelitarnym z roku 2014, które znajdowały się w sąsiedztwie cmentarza w Trzeszczanach. Mamy tutaj dokładnie datę zrobienia tego zdjęcia przez satelitę. To jest 11 października 2014 roku i dokładne współrzędne tego właśnie miejsca. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ 11 października to niemal ponad miesiąc do wyborów samorządowych w roku 2014. One się odbyły, pierwsza tura odbyła się 16 listopada. I zdaniem świadków, do których dotarł Patriot 24, wynika, że te cmentarne śmieci zostały przewiezione na teren proboszcza w Trzeszczanach i zakopane w tym miejscu. I tutaj również mamy współrzędne tego terenu, dokładne współrzędne. To zdjęcie jest zrobione przez satelitę 9 sierpnia 2018 roku. Widzimy tutaj wyraźnie pusty plac, a za chwilę Państwo zobaczycie, że w tym miejscu rosły drzewa. To jest o tyle istotne, że ten lokalny patriota przesłał nam filmy zrobione z animacji tych zdjęć satelitarnych, co jest też bardzo istotne. Prokuratorzy Okręgu Zamojskiego nie zbadali tego terenu. Prokurator podległa pani prokurator rejonowej w Hrubieszowie o nazwisku Albrecht nakazała specjalistom z georadarami przejrzeć tutaj teren pod samymi pniami tych drzew oraz teren, który zupełnie nie ma nic wspólnego z zeznaniami świadków, czyli tutaj w tym rejonie, i według raportu, według tego, w jaki sposób powiadomiła również wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, no wynika, że śmieci nie ma, no bo nie zostały odnalezione. Więc pytamy się prokuratora regionalnego w Lublinie: panie prokuratorze, czy podlegli panu prokuratorzy pana okłamują? Czy ma pan dowody, że przebadali teren o tych właśnie współrzędnych, które tutaj widnieją na dole tego zdjęcia? Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ właśnie, jeśli przejdziemy do animacji satelitarnych, to może okazać się, że prawda jest zupełnie inna i prokuratorzy wprowadzili w błąd zarówno wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który jest przecież reprezentantem rządu w terenie, a przecież my zwróciliśmy się do premiera Mateusza Morawieckiego z pytaniem, czy zostanie przebadany ten teren w Trzeszczanach, o którym mówili świadkowie, gdzie miały być zakopane cmentarne śmieci. Przypomnijmy, że na wniosek ministra zdrowia, który jest przecież reprezentantem rządu odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, ta sprawa została właśnie przekazana do głównego inspektora sanitarnego, a poprzez głównego inspektora sanitarnego, poprzez marszałka województwa lubelskiego do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Lublinie. Tymczasem zastępca tego inspektora poinformował mnie w ubiegłym tygodniu, przed świętami wielkanocnymi, że informacje z prokuratury są takie, że śmieci nie ma. Więc przyjrzyjmy się animacji ze zdjęć satelitarnych wykonanych przez lokalnego patriotę w Trzeszczanach. Pierwsze zdjęcie pochodzi z 19 maja 2009 roku. Przepraszam. Widzimy tutaj teren zaznaczony łapką, gdzie nie ma śmieci. Jest to materiał, który jest jakby
elementem porównawczym. Widzimy w roku 2010 śmieci zaczynają się gromadzić tutaj, w tym miejscu. To jest zdjęcie, jest niewyraźne, ale z maja 2014 roku, z 21 maja, widać, że tych śmieci już jest bardzo dużo tutaj, w sąsiedztwie cmentarza. Następne zdjęcie pochodzi z 23 sierpnia 2014 roku i widać, że góra śmieci jest już bardzo spora. Według oceny tego lokalnego patrioty w szczytowym momencie, czyli przed wyborami, właśnie 11 października 2014 roku, mogły tu być dwa wagony kolejowe cmentarnych śmieci. Według tej animacji śmieci zaczynają znikać właśnie po 11 października 2014 roku, czyli tuż przed wyborami samorządowymi. Widzimy tutaj zdjęcie z 2016 roku. Dla porównania widzimy tutaj jeden z samochodów dostawczych, który stoi, więc widzimy, że tych śmieci było naprawdę dużo. Kolejne zdjęcia pokazują, że teren się odradza, że zaczynają znikać te martwe plamy tu z 17 roku, a tu z 18 roku widzimy, że przyroda się odnowiła w miejscu, gdzie były śmieci, a potem zniknęły. Natomiast co dzieje się z przyrodą w tym rejonie, gdzie śmieci miały być zakopane, czyli na proboszczu w Trzeszczanach, bo to właśnie tam, zdaniem świadków, zostały przywiezione przyczepy śmieci z cmentarza i zakopane właśnie w tym miejscu, gdzie wskazuje łapka, przez obecnego wójta, a wówczas kandydata na wójta przed wyborami, Stanisława Czy. Widzimy, to jest zdjęcie z 2009 roku, że w tym miejscu, tu jest budynek proboszcza w Trzeszczanach, jest teren przyrodniczo równomierny. Tu widzimy, że drzewa zaczynają się rozrastać. To jest z 2010 roku zdjęcie satelitarne. To z 13 jest niewyraźne, natomiast bardzo wyraźne są zdjęcia z 2014 roku. To jest zdjęcie z 21 maja 2014 roku. Widzimy drzewa, widzimy przyrodę, która tutaj funkcjonuje. A tutaj właśnie z 23 sierpnia, czyli to jest ten sam dzień, gdzie tamte śmieci przy cmentarzu osiągnęły swoje apogeum, jeśli chodzi o wielkość tamtego składowiska. Widzimy tutaj, że drzewa, przyroda jest jeszcze lepiej rozwinięta. Natomiast coś dziwnego zaczyna się dziać właśnie po tym czasie. O, widzimy tu jeszcze zdjęcia sprzed wyborów, gdzie ta przyroda była w miarę równomierna. 11 października. I dalej. Coś dziwnego staje się z tym terenem w roku 2016. Widzimy, zniknęły drzewa, pojawił się pusty plac. Przypomnę, że jest to teren, który nie był badany przez prokuratorów Słubieszowa, ani przez wynajętych przez nich specjalistów z georadarami. Przypomnę, że teren, który badali, jest tutaj. I oczywiście tutaj w oddaleniu nieistotny. Co się dzieje z przyrodą w kolejnych miesiącach i w kolejnych latach? Widzimy, że to jest rok 2016. Kolejne zdjęcie jest z roku 2017. Widzimy, że teren już tutaj się nie odradza przyrodniczo. Pojawiają się plamy. Pojawiają się tak jakby martwe wypalenia, jeśli chodzi o trawę. To jest zdjęcie z 2018 roku. Ostatnie, którym dysponujemy. Wyraźnie widać dziwne pozbycie się przyrodniczo terenu i dziwne przebarwienia, jeśli chodzi o glebę. Lokalny patriota przekazał te zdjęcia, te materiały do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Przypomnijmy jeszcze raz współrzędne terenu, śmietniska przycmentarnego oraz współrzędne terenu, gdzie te śmieci miały się znaleźć, gdzie widzimy odbarwienia przyrodnicze. Więc w tej chwili pytamy, panie prokuratorze regionalny w Lublinie, czy odkryje pan tą niebezpieczną, być może mocno szkodliwą dla zdrowia i życia mieszkańców gminy Trzeszczany prawdę? Bo prokuratorzy zarówno Subieszowa, jak i z prokuratury okręgowej w Zamościu nie są w stanie przejrzeć tych zdjęć satelitarnych, nie są w stanie wykonać pracy, którą wykonał lokalny patriota. Panie prokuratorze regionalny w Lublinie, czy mając świadomość, że niewielkie śmietnisko, które stworzył ksiądz obecny proboszcz Marek Barszczowski w tym miejscu, zdaniem prokuratora rejonowego, ówczesnego, sprzed 2 lat, Artura Kubika, zagrażało zdrowiu i życiu mieszkańców, mimo że nie były to śmieci cmentarne i było ich mniej, to czy 2 wagony kolejowe, przyczep śmieci cmentarne, które mogły być tutaj zwiezione na przyczepach, pana zdaniem są zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców, czy nie? Czy podejmie pan decyzję o tym, by wjechała tu koparka i dokonała odkrywki, tak jak prokuratorzy dokonali odkrywki wcześniej tutaj, za pomocą koparki? Panie prokuratorze regionalny, koparka jest w gminnym zakładzie komunalnym w Trzeszczanach. Nie trzeba jej przywozić z daleka. Panie prokuratorze, czekamy na pana decyzję, bo wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wiemy, że będzie się zwracał do głównego inspektora ochrony środowiska o podjęcie decyzji. Decyzja jest kłopotliwa, ponieważ pana prokuratorzy w pismach uznali, że tu nie ma śmieci i umorzyli postępowanie. Więc panie prokuratorze regionalny, kto kłamie?